Podcast takiej bajki zaprasza do wysłuchania bajki autorstwa Guido Gozano w przekładzie Katarzyny Górki pod tytułem Świąteczny Cud, czyta Anna Samson-Zonie. Dziś, gdy atmosfera chrześcijańskiego pokoju obleka całą Ziemię, Moja nękana zmęczeniem wyobraźnia nie wyczaruje magicznych opowieści, których bohaterami byłyby ogry, wróżki czy gnomy. Przytoczę wam za to baśń, zasłyszaną niegdyś w święta Bożego Narodzenia, od mojej drogiej nieboszczki gosposi, kiedy tak jak wy, moi mali przyjaciele, byłem jeszcze dzieckiem. Wsłuchany w opowieść owej poczciwej staruszki, Spoglądałem przez okno na szare niebo i rozciągający się pod nim zimowy krajobraz, oczami wyobraźni, wypatrując czerwonej szaty pana Jezusa porzuconej na torach tramwajowych oświetlonych ulicznymi latarniami. W czasach, kiedy Jezus chodził jeszcze po naszej ziemi i przywdziewał różne szaty wszystko po to, by zawstydzić grzeszników i wspomagać potrzebujących. Żył sobie w pewnym miasteczku wieśniak który po śmierci żony został sam z gromadką dzieci zbyt małych jeszcze by mogły same zarabiać na własne utrzymanie nadeszła wigilia bożego narodzenia i fortunato bo tak właśnie nazywał się nasz bohater siedział strapiony i pogrążony w myślach w progu swojego domu nie miał pieniędzy ani pracy nie wiedział też jak wyżywić swoje potomstwo? Gdy słyszał dobiegające z wnętrza chaty wrzaski głodnych dzieci, zatykał uszy i opuszczał głowę aż na kolana, a serce mu się z bólu krajało. Nad czym tak rozmyślasz, dobry człowieku? Co ci trapi? Fortunato ożywił się, podniósł głowę i zobaczył przed sobą nieznajomego mężczyznę. Moje dzieci głodują. Nie mam co włożyć do garnka. Jestem bez pracy. Nie wiem jak sobie poradzić. Jeśli chcesz, możesz pracować dla mnie. Sowicie cię wynagrodzę. Czego mógłbym chcieć więcej, mój panie? A zatem jutro, z samego rana, pójdziesz na polanę i przytniesz wrzosy, a ja o zachodzie słońca przyniosę ci zapłatę. Panie, chyba zapomniałeś, że jutro jest Boże Narodzenie, najświętszy dzień w roku. Ale pojutrze z zapałem zabiorę się do pracy. Chyba się nie zrozumieliśmy. Coś mi się wydaje, że wcale nie jesteś tak ubogi, jak mówisz. Bóg mi świadkiem, że umieram z głodu. Zrób zatem, co mówię. Wówczas Fortunato usłyszał dobiegające z wnętrza chaty błagalne jęki głodnych dzieci. Dobrze, zrobię co zechcesz, dla dobra moich dzieci, a Bóg z pewnością mi wybaczy. Idź zatem jutro na wrzosowisko, a o zachodzie słońca zjawię się z pieniędzmi. I nieznajomy zniknął. Nazajutrz Fortunato zbudził się skoro świt. Jak co dzień odmówił pacierz, zanurzył palce w wodzie święconej i starannie się przeżegnał. Przez chwilę trawiły go wątpliwości, aż w końcu wziął kosę i udał się na wrzosowisko. Pracował przez cały dzień, a z miasteczka od czasu do czasu docierały niesionym wiatrem dźwięki radosnej melodii, wygrywanej przez kościelne dzwony. Dobry Bóg, z pewnością mi wybaczy. Pracował dalej niestrudzenie. Ścięte gałęzki kładł w jednym miejscu i po cichu się modlił. Było to Boże Narodzenie bez śniegu. Mroźne, acz pogodne. Słońce chowało się już za horyzont i żegnało ogniste niebo, gdy Fortunato odłożył sierp. Zmęczony usiadł na kamieniu i czekał. Po nieznajomym jednak ani widu, ani słychu. Fortunato zaczął się niepokoić, gdy oto nagle usłyszał dziwny trzask, a wkrótce potem dostrzegł w mroku jasną poświatę. Zerwał się na równe nogi, gdyż zauważył, że wiązki ściętego przez niego wrzosu skwierczały w ogniu. Na próżno próbował ugasić płomienie. W ciągu kilku sekund cała jego praca zamieniła się w popiół. Och, co za nieszczęście. Pracowałem w pocie czoła i o pustym żołądku od świtu do nocy. Zbezcześciłem dzień święty i oto zostałem bez niczego, jeszcze uboższy niż przedtem. Nie smuć się, dobry człowieku, nie smuć się. Fortunato odwrócił się zaskoczony i ujrzał stojącego w cieniu człowieka, który spoglądał na niego przyjaźnie. Biedaczyna powiedział mu o swoim nieszczęściu. Przyznaję, popełniłem błąd. Zrobiłem to, bo moje dzieci umierają z głodu. Bardziej jednak niż głodem i próżnym wysiłkiem, martwię się, że wykonaną dziś pracą zbezcześciłem ten święty dzień. Nieznajomy ujął jego dłoń. Przyjrzał mu się uważnie. Po czym łagodnym tonem rzekł. Odrzuć swe smutki, wynagrodzę ci twój trud i to jeszcze szczodrzej. Idź do domu, a znajdziesz tam należną zapłatę. Zarobione pieniądze postaraj się wydać jak najlepiej. I niech twoja sakiewka i drzwi twojego domu nigdy nie zamykają się przed cudzym nieszczęściem. Po tych słowach, nieznajomy zniknął. Fortuna to nie dowierzał zbytnio zasłyszanym obietnicom. Wszystko wydawało mu się zbyt piękne, żeby mogło być prawdziwe. Pełen obaw udał się czym prędzej do domu. Jednak to, co zobaczył z oddali, wprawiło go w osłupienie. Stał i przecierał oczy z niedowierzenia. Myślał, że to sen. Zamiast starej chaty, za drzew, wyrastała. Piękna rezydencja, której okna biły mocnym światłem pośród tej pogodnej nocy. Roześmiane dzieci wyczekiwały w drzwiach powrotu ojca. Kiedy Fortunato przystąpił próg, wzięły go za ręce i zaprowadziły do pokoju, w którym stał, uginający się pod ciężarem jedzenia, stół ze świąteczną wieczerzą. Na jednej z wyściełanych Adamaszkiem ścian, Wisiały motyka, widły i inne narzędzia niezbędne do pracy na roli, a między nimi drewniany krzyż, przed którym codziennie rano zwykł się modlić. Fortuna to padł na kolana, w niemym skupieniu dziękując Bogu za zesłany mu cud. Od tego dnia jego życie całkowicie się zmieniło. Kupił okoliczne ziemie, a jego posiadłości nie dało się objąć wzrokiem. Wszyscy zachodzili w głowę, skąd ten nagły dobrobyt. Podejrzewali, że odkrył jakiś skarb. Fortunato dotrzymywał obietnicy danej tajemniczemu nieznajomemu. Ktokolwiek bowiem, potrzebujący, zachodził do jego domu, otrzymywał wsparcie duchowe i pieniężne. Z czasem jednak, charakter poczciwego Fortunato zaczął się zmieniać. Jak to często bywa, Bogactwo znieczuliło jego dobre serce. Szybko zapomniał o swojej przeszłości. Zaczął otaczać się pochlebcami i ludźmi możnymi, a sam stał się wyniosły i arogancki. Dokładnie rok później, w dzień Bożego Narodzenia, Fortunato wyprawił wystawną ucztę, na którą zaprosił wszystkich szlachciców i bogaczy. Z sali o ścianach wyścielonych błękitnym adamaszkiem Usunięto wiszący tam krzyż i narzędzia rolnicze, niejako symbole wstydliwej przeszłości i schowano je na strychu. Fortunato rozkazał swoim sługom, by pod żadnym pozorem nie wpuszczali żebraków na dziedziniec jego rezydencji. Dwaj, uzbrojeni w rózgi lokaje, pilnowali, by na przyjęcie nie dostali się nieproszeni goście. Tymczasem w chwili... Gdy biesiadnicy zasiedli do wieczerzy, na dziedzińcu pojawił się niespodziewanie jakiś stary żebrak. Czego tu szukasz, łachudro? Precz stąd, wynocha! krzyczeli słudzy, grożąc mu rózgami. Wspomóżcie biednego starca w imię Boże! powiedział żebrak błagalnym tonem. Nie dzisiaj, przyjdź jutro. Ten jednak nalegał podnosząc głos tak, by usłyszeli go zgromadzeni na wieczerze goście. Fortunato usłyszał odgłosy zamieszania na dziedzińcu, po czym wściekły. Wszak to biadolenie studziło radosne nastroje gości. Wychylił się przez okno i krzyknął w kierunku sług. — Powiedziałem wam wyraźnie, że nie chcę tu widzieć żadnych żebraków. Wynocha z nim, poszczujcie go psami! Słudzy posłusznie spuścili z łańcucha duże psy, ale one jedynie polizały dłonie nieznajomego, który wolnym krokiem opuścił teren rezydencji. Fortunato wrócił do biesiadników i dalej pił, śmiał się i żartował. Wkrótce potem na dziedziniec pałacu zajechał piękny powóz, zaprzężony w cztery wspaniałe konie. W środku Siedział obwieszony złotem i klejnotami książę. Służący pobiegli uprzedzić Fortunata. Goście wstali od stołu i wyjrzeli zaciekawieni przez wychodzące na dziedziniec okna. Fortunato zszedł na dziedziniec, podszedł do karocy, zdjął kapelusz i ukłonił się nisko przed księciem, prosząc go, by ten zaszczycił jego i zebranych swoją obecnością. Dziękuję za zaproszenie. Odparł nieznajomy, jednakże nie wysiądę i nie wstąpię w Twe progi. Dopiero co tu byłem jako żebrak i kazałeś mnie przepędzić, szczując psami. Teraz zaś, gdy przybywam jako bogacz w karocy pełnej kosztowności i odziany w książęce szaty, ty kłaniasz mi się do ziemi. Pójdź ze mną do miejsca. Gdzie będziemy mogli chwilę porozmawiać o naszych sprawach. Książę udał się wraz z Fortunatem na pobliską polanę, gdzie ten rok wcześniej przycinał wrzos. Fortunato, oj, Fortunato, tak łatwo zapomniałeś o naszym spotkaniu. Rok dostatniego życia wystarczył, byś z pobożnego człowieka zmienił się w nikczemnego pyszałka. Nagłe bogactwo zniczuliło twoje serce. W takim razie niechaj bieda odrodzi w tobie troskliwego chrześcijanina. Nieznajomy zniknął, a Fortunato udał się pośpiesznie do swojej rezydencji, ale rezydencji już nie było. Śnieg padał i padał w ten smutny grudniowy wieczór. Za drzewami porastającymi obejście, Fortunato ujrzał swoją starą, ubogą chatę. Oświetloną wątłym blaskiem lampy oliwnej. Usłyszał po chwili krzyk swoich głodnych dzieci. Pałac, służba, złoto, biesiadnicy, sala o ścianach wyścielanych Adamaszkiem wszystko to rozpłynęło się, jak po przebudzeniu ze snu. W jego sercu znów zagościła czuła troska. Wstąpił ponownie na drogę pobożności i ubóstwa. Tak to było gdy Jezus wędrował po świecie i odwiedzał ludzi, przebierając się w rozmaite szaty, by w ten sposób sprowadzić ich na dobrą drogę. Koniec bajki.